A jak mówiłem, że do GTA w końcu zawitają kosmici, to mi nie wierzyliście. I tu proszę, Tesseract. Pojawił się nowy samochód w GTA 5, w GTA Online. Właśnie nie w GTA 5, tylko w GTA Online. A ja sobie go testuję w GTA 5 i zrobimy sobie jego tuning. Chociaż wydaje mi się, że za wiele opcji tutaj on nie będzie miał, bo... No co, jakby nie patrzeć, ten samochód to już jest jeden wielki tuning. Tutaj mamy jakieś, nie wiem, hardkorowe zawieszenie. Jakaś szyba podprowadzona, nie wiem, ciekawe jakby się w tym samochodzie w ogóle jeździło i jakby się nim jeździło. No jest to taki, kurde, super samochód, ale powiem wam, że mimo, że to jest jakiś taki futurystyczny wóz, to bardzo mi się podoba. W GTA wygląda świetnie, bo świecą mu się te felgi, to znaczy to nie jest tak, że one mu się świecą, bo nie ma tutaj żadnych takich odblasków na podłożu, tylko po prostu są pomarańczowe, bardzo jaskrawo i w sumie tam są nawet jakieś takie paski, no nie? Tam są takie paski na tej feldze i dodatkowo felga ma takie bardzo cieniutkie szprychy. Super to wygląda, bardzo mi się podoba ten samochód. Bardzo mi się podoba z tyłu, bardzo mi się podoba on ogólnie jak wygląda, ułożenie, no i ta przednia szyba. No i podejrzewam, że podczas crash testów zderzenie czołowe to trochę lipa będzie. Ale poza tym jest wygląd fantastyczny i trzeba przyznać, że naprawdę na plus Rockstar się postarał. Wygląda superowo, jak dla mnie. A nie wiem jak dla was, piszcie w komentarzach. I powiem wam, że jeździłem nim już troszeczkę i te parametry jezdne nie są jakieś fantastyczne w odczuciu. Ale to sobie jeszcze sprawdzimy przed tuningiem, po tuningu, spokojnie. Czyli zobaczcie, to jest taka, nie wiem, karta do gry w pokera, taki bardzo cieniutki, no nie? Taki, ach, jakby właśnie taka płytka jeździła sobie po drodze, po podłożu i no jest mega płaski, taki, ale wygląda przy tym bardzo ciekawie, bardzo ładnie, świetnie prezentują się te felgi podczas gdy jakiś inny gracz obserwuje nas z boku i jak do tej pory jest to dla mnie najciekawszy samochód w tej aktualizacji, najfajniejszy z klasy Super. Jeszcze nie testowałem sobie wszystkich, ale już mogę to stwierdzić, że ten podoba mi się mega. Mimo, że myślałem, tak patrząc na niego od przodu, widząc na pierwszych zwiastunach, że będzie raczej taki bardzo przeciętny. A tu się okazuje, że wygląd jest chyba najmocniejszą stroną tego samochodu. Może, a może nie. Zobaczymy zaraz. Zobaczymy, jak będzie się nim jeździć. Prędkość bez tuningu 124 mile na godzinę. 25 na wybojach tak troszeczkę, no nie? Jeśli chodzi o prowadzenie, to większość samochodów z klasy Super są dosyć trudne w prowadzeniu. No są takie niestabilne dosyć. Zdarza się, że są niestabilne. Jakie takie samochody były dosyć niestabilne, co mi się zawsze ciężko jego prowadziło. Był taki jeszcze jeden futurystyczny, co bardzo go lubiliście za to, że on taki futurystyczny. Nie, Pilot to był samolot, coś na P chyba. Wagner też był taki niestabilny, ale mi chodzi o tego innego. Tak czy inaczej, no ten jest taki, że wchodzi w zakręty i mu... Wow, no, kurde. I mu zarzuca troszeczkę dupę, no nie? Jest taki czasami dziwny w tym prowadzeniu. No i tylko tyle, bo szybki to on jest, no klasa Super zobowiązuje tutaj, samochód na pewno nie zostaje w tyle i radzi sobie bardzo fajnie przy tym przyspieszaniu, co bardzo, bardzo w porządku jest, tutaj nie ma się do czego przyczepić. Prowadzenie mogłoby być troszeczkę lepsze, ale też nie jest źle, no ja tutaj może troszeczkę go będę w superlatywach przedstawiał, bo mi się podoba z wyglądu. Jedynym minusem takim jest to, że zarzucam mu tą dupę i to jest rzeczywiście odczuwalne. No, ma twarde zawieszenie, ale to jest klasa Super, on musi taki twardy być, tak? Widzicie, że jakiekolwiek malutkie wyboje i go podrzuca, no nie? Także na to musicie zwrócić uwagę, jeśli będziecie chcieli go kupować, bo nie jeździ się nim fantastycznie po mieście. Jest taki strasznie, strasznie wybijający się. Więc jak będziecie mieli jakąś misję poza miastem i będziecie musieli jechać dużo po autostradzie, no to jak najbardziej Tesseract, tak? No, Tesseract. Jest, myślę, że spoko, no ale do jazdy po mieście, po wybojach jakichś tam, o, będzie was boleć. No dobrze, ja mam takie, tak się zastanawiam, czy będzie można go jeszcze mocniej obniżyć? No trochę miejsca do tych nadkoli od koła jeszcze mamy, więc myślę, że coś tam będzie można zmienić. Tak szybko sobie zerknę, mamy zderzaki, ramę, oznaczenie jakieś, możemy spoiler dodać, możemy tylko tyle, okej.
Czyli nie jest źle, myślałem naprawdę, że będzie tych opcji mniej. Zobaczcie, jak już teraz wyglądają statystyki. Nie wiem, czy one się pokrywają z rzeczywistością, bo odkryłem, że te statystyki tak naprawdę gówno dają. A odkryłem to już dawno temu. No dobrze, zobaczmy sobie te przednie zderzaki. Czyli mamy taką sobie dokładeczkę i boczne owiewki jakieś tam. Dajmy sobie taki w dodatkowym kolorze, tylne zderzaki. No tutaj dyfuzor, ale dyfuzor bardzo fajny, podoba mi. Taki trochę wystający, w porządku, niech będzie. Zostawimy, myślę, że cały samochód jakoś tam w akcentach pomarańczowych, dlatego że te felgi są pomarańczowe czy żółte. Cholera wie, chyba pomarańczowe. Rama. O, tutaj możemy sobie kolor, amortyzatory w kolorze dodatkowym, okej. Okay. Oświetlone amortyzatory. Chcesz mi powiedzieć, że one są oświetlone? Dobrze, że jest. Ukryte. Nie, niech będą oświetlone. Kurde, ale jak oświetlone? Co to oświetlone? Czy one będą się świecić? Tutaj w garażu ciężko to jakby dojrzeć, ale no zobaczymy. Silnik. To już ulepszenie na maksa, wszystko. Reflektory. Jest naprawdę bardzo fajny samochód. No i oznaczenia. Jedziemy sobie. Różowy. Całkiem spoko to wygląda. O, to wygląda fajnie. Nie, takie akcentowe malowanka. Tutaj mamy takie czerwone, też spoko. Ty. Fajnie, fajnie porobili. To chcę mieć. O, to też jest spoko. Nie no, bardzo fajne malowanka, ale dajmy sobie to. Będzie pasować do tych kół i tak dalej. Tablica, lakierowanie, no i lakier możemy sobie jeszcze tutaj dać chromowany, nie, absolutnie, ten samochód jest zbyt kanciaty do tego chromowanego malowania. Czarny wygląda fantastycznie, a zobaczymy, jak będzie wyglądał matowy. Matowy wygląda fajnie, podoba mi się, niech będzie matowy szary. Dodatkowy kolor, klasyczny. O kurde, no nie gadajcie, można zmienić sobie kolor, ale superowo, nie no, bajka. Zmienia się kolor felg, zmienia się kolor tych amortyzatorów, więc możemy sobie tutaj wymyślić, co nam się podoba. To jest fantastyczna wiadomość dla mnie. Pomarańczowe wyglądały spoko, ale możemy sobie tutaj wymyślić, co nam się podoba. Czekajcie, bo było jakieś takie malowanie ciekawe. Dajmy sobie oznaczenie. Tutaj chyba coś było niebieskie. Co byście powiedzieli, jakbym zrobił w niebieskim kolorze? Albo czerwone. Taki diabełek. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy czerwone, dajmy sobie lakierowanie dodatkowe, dajmy sobie metaliczny i dajmy sobie jakiś czerwony, ciekawy. Taki jaskrawy, czerwony, żeby te felgi naprawdę były widoczne, że one tam są, że one tam są. Okej, cyk. Mamy kolor wykończenia, żeby dać biały, standardowo zawsze daję białe, żeby było jasne. I teraz tak, spoiler. Ten pierwszy mi się podoba, drugi mi się podoba. Trzeci, czekaj, to jest z Ferrari FXXK chyba, taki spoiler, albo z jakiegoś innego samochodu kojarzę, że coś takiego było już. Taki spoiler, nie no, bardzo, bardzo ciekawe. A to jest z kolei z tego, z Zenporno, no nie, ten spoilerek, tylko że taki rozmiar malusieńki. Nie no, powiem wam, że spoilery bardzo, bardzo dopasowane do tego samochodu, mega to wygląda. Ja sobie dam taki delikatny, myślę, że wystarczy. Może będzie się teraz lepiej prowadził, zobaczymy. Sportowe możemy dać, nie no, kto by wymieniał w takim samochodzie felgi, kurde, przestań. Kolor kół to już sobie zmieniliśmy, jeszcze tylko projekty, nie możemy, no tak, są te. Dajmy sobie czerwony dym. Pyk, czerwony dymek. No i tutaj możemy rzeczywiście dać sobie... O, shit! Patrzcie na to! Patrzcie na to! Nie wiecie jeszcze, o co chodzi, nie? Ale ja wam powiem. Przyciemnia się przednia szyba w tym samochodzie. Ach! Dobrze, to jest unikalna rzecz, jeśli chodzi o ten samochód. Naprawdę, w niewielu samochodach przyciemnia się przednia szyba. W naprawdę niewielu. I teraz tak, pomalowaliśmy, znaczy daliśmy sobie oświetlenie niby do tego amortyzatora, ale ponieważ mamy przyciemnione szyby, to nawet tego nie widać. Wow. Powiem wam tylko, nie no, wiecie co? A wdajmy sobie jeszcze może neon. Zobaczymy, jak będzie wyglądało z czerwonym neonem. Wow. Kurde, teraz to wygląda fantastycznie. Pojedziemy sobie nim tam, gdzie raczej tym samochodem powinniśmy się pojawiać, czyli na autostradę i zobaczymy, jaką prędkość maksymalną uzyskamy.
Dajmy sobie światła, zestawy neonowe, styl, tył, przód, boki i dajmy czerwony. Ty, bo tutaj tego neona w ogóle nie widać, przez to, że samochód jest tak niziutki. Ej, gdzie to był czerwony? Jest czerwień. Uf! I mamy czerwony. Okej. Okay. Jezu! No dobrze, i w sumie ten neon pasuje, bo nam się wszystko w tym samochodzie świeci, no nie? Dajmy sobie długie światełka. Uuu! Patrz! I teraz tak, świeci nam się też przedni emblemat w tym samochodzie. Tak, jak włączamy długie światła, to ten emblemat nam gaśnie. Jest dziwne. No ale tak jest. Okej. Okay. Więc mamy sobie długie światełka. Cyk, laserowe jakieś, kurde, nie wiem jakie. O, ale superowo wygląda. Nie no, bardzo fajnie możemy go sobie przerobić, dostosować. I zmiana koloru felg. Oczywiście w innych samochodach mieliśmy już takie opcje, że mogliśmy sobie zmienić kolor tych felg i ten. Ale te felgi w tym samochodzie wyglądają kosmicznie, dosłownie kosmicznie. Kurde, kosmiczny samochód. No dobrze, ale chodźmy na tą autostradę, zobaczymy jaka prędkość maksymalna, jak będzie mi się nim mniej więcej jeździć. No myślę, że dosyć szybki będzie. Wygląda... Ach, wygląda dobrze. Dobrze to mało powiedziane. No chyba już to, że się tak podniecał, to wiecie, że moje zdanie już jest oczywiste. Wtedy znaczy, że samochód jest fajny. Nie no, ale nie jeździ się nim fantastycznie. No jeździ się nim całkiem przeciętnie. Wybija się wszędzie, jest ciężko, to nie jest tempesta, no, jeśli chodzi o prowadzenie, jest taki trudny. No i tak, przed tuningiem jechał tak 120 chyba 5, po tuningu 125, ale tam znacznie wzrosła statystyka przyspieszenia i czy możemy powiedzieć, że ten samochód lepiej teraz przyspiesza? Ciężko powiedzieć, no to jest takie wyczucie, musiałbym mieć jakiegoś jeszcze cheata na to, żeby sprawdzał, ile od 0 do setki się tam jedzie, nie? No ale prędkość maksymalna jest taka sama, a jeśli chodzi o jazdy po autostradach, no to tutaj każdy samochód spisuje się fantastycznie. Nie ma żadnej rewelacji, ten też będzie się spisywał dobrze, bo po prostu jedziemy do przodu. Ale ta prędkość maksymalna wcale nie jest wysoka jak na klasę super. Możliwe, że w online będzie jakoś ten samochód szybszy, nie wiem. Czasami jakoś te statystyki się różnią od tego, co mamy w singlu. Czasami te samochody jakoś tam inaczej się zachowują w online. Bardzo rzadko, ale tak jest. I no jeśli chodzi o prowadzenie, to tak jak mówiłem, jest trochę ciężko, ale samochód nie jest taki zły. No, może da się do tego przyzwyczaić, chociaż do miasta mimo wszystko bym nie polecał. Ja polecam ten samochód do tego, żeby sobie stanąć na parkingu, włączyć sobie tam wszystkie oświetlenia i wszystkie inne takie pierdoły i sobie na niego popatrzeć, bo jest naprawdę wyjątkowy. Zwłaszcza w tym czerwonym malowaniu i w tym całym... No nie wiem, piszcie co o nim myślicie, mi się bardzo podoba. Samochód na plus, jeśli chodzi o wygląd, jest fantastyczny, no jest superowy. Ale jeśli chodzi o prowadzenie i parametry jezdne, to tak. Średnio, no średnio. A właśnie, jeszcze nie pokazałem wam tego kokpitu. Sobie sprawdzimy. Chyba dosyć drogie to auto jest to. Jak wygląda sobie tak. Ciekawe jakby było w rzeczywistości jeździć takim samochodem z taką obniżoną, taką szybą do samego dołu praktycznie, no nie? Ale kokpit nic specjalnego, nie ma tutaj jakichś tam tabletów ani innych takich rzeczy. Klasycznie wygląda. Trzymajcie się, na razie, pa pa.